Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Dzisiaj kontynuujemy sobie kampanię Wojownicy Pustkowi. Gramy scenariusz Bitwa o Blanki. Tarno musi jakoś utrować sobie drogę w tym ciężko ufortyfikowanym regionie i przejąć wszystkie zamki. Nie straci Tarnuma. Wszyscy bohaterowie są ograniczeni do 21 poziomu, ale dwaj najsilniejsi przejdą wraz z Tarnumem do następnego scenariusza. Tutaj nic nie ma napisane. 15 uruków albo jedna moc, no dawaj tam jedną moc, statystyki zawsze gdzieś tam do przodu będą spoko i startujemy. Rozległy łańcuch górski nazywany magami oddziela barbarzyńskie stepy od cesarstwa Brakadum, a więc magowie na każdej przełęczy, bla bla bla. Obudził cię szaman, miałem sen mój królu, sen o twojej śmierci, a o tym, że nasi bohaterowie zabili cię w tych górach. Pytasz więc, czy to przepowiednia, czy tylko sen? Tak mój król, to przepowiednia, odpowiada szaman. Ale ona nie musi się sprawdzić. Musisz tylko stworzyć potężny artefakt, piorun tytana. Jeśli będziemy dysponować jego potęgą, nasze armie naszych wrogów nie będą mogły się z nami równać. Gdzie ta Dessa jest? O Jezu, aż tutaj? No dobra, to dobrze, coś tam statystyki pozbierałem. Teraz będzie mogła sama trochę poczyścić. No, ale na razie po prostu pobiegaj dookoła, pozbieraj co możesz. Jak to wygląda tutaj? Trochę wojska jest, no ale dobra, pozbierajmy na razie wszystko. Ciekawe. Spoko. Nie, no nie uciekamy. Ile ich tu jest? 3? No właśnie. 235 defend. Uciekaj. Cyk. I proszę bardzo. Ale że behemot w pierwszym dniu? Dawaj. Co tu mamy jeszcze? Targowisko możemy zrobić. Myślę, że bardziej tutaj mi jara targowisko. Wizyta u miejscowej czarownicy okazała się pożyteczna. Nie dość, że od ręki uleczyła twoje rany, to jeszcze powiedziała, że jak powołać do życia piorun tytana. Znajdź 4 artefakty. Gladius tytanów, pancerz tytana, hełm gromu i tarczę strażnika niebios. Mając te przedmioty, posiądziesz potęgę, o jakiej nie śniłeś. Poszukaj chaty maga, a on wskaże ci drogę. Hełm pieknionego sztormu. Kurde, słabo. To jest fajny artefakt, ale pewnie dostaniemy ten do zestawu. Dobra. No spróbuj przez tych przejść. Dołączają się, dobrze. Przejdź tak, tak. Elegancko. Ogry. O, mnisi. Spróbuj. Duże straty. Jak to będzie wyglądać? Słabo. No dobra. Oni mają po 30 życia, więc powiedzmy, że takim o, zwykłym czarem sobie ich zrobimy. Defend. Jeszcze jeden. I ostatni. Elegancko. No musimy sobie sami zbierać takie rzeczy teraz. Tu droga jest w ogóle. Może tutaj nie buduj nic za bardzo. Albo nie, no tam też potrzebujemy. Dawaj te jaszczury. Okej, kopalnia. Może się przyłączycie? Pięknie. Pokaż mi, gdzie to jest. Tutaj jest jedna część. Tutaj jest hełm. Tutaj jest pancerz. I tu jest gladius. Mamy tu w ogóle przeciwników? Bo ja nie spojrzałem. Mamy jednego. Okej. Okay. Dawaj to. Tutaj mamy trolle. Grupa, przyłączycie się? Za pieniędzmi, ale przyłączycie się. Okej. Okay. Tam jest grupa. Nie mam kasy, więc na razie do nich nie podchodzę. Przejdź przez nich. Spore te straty. Dawaj tu. Tu dobiegniesz do tego w ogóle? Nie bardzo. Powiedzmy, że tak będzie ok. Może jakieś takie grupowe ataki? Ile oni mają? Mało mają życia. Zabitego. Wait, wait. Wait. Strzelaj. Też. Defend, defend. Podleć. Również. Dobra. Dawaj tak, ty rozbrój tego, a ty tego. Może niepotrzebne te straty były. Trudno. Ważki na pewno się przydadzą. I tutaj nic.
Drewno, kopalnia. Dawaj ich. Paru. Myślę, że przebiłbym to może nawet. A spróbujmy to przebić. Czemu nie? Jaszczury. Spróbujmy. Okej. Wszystkiego po trochu. Zobaczmy. Targowisko. A tutaj kuźnia. Spróbujmy, no. Z czarami może się uda. No jest ich trochę więcej niż myślałem. Miałem nadzieję na jakieś pięciu. Pięciu myślę jeszcze dalibyśmy radę przebić, ale tyle ich tu jest, to nie. Tylu to nie damy rady. Ło, proszę, pięć cyców się przyłączyło. Was nie chcemy. Oni mnie nie interesują. Dawaj tak. Wy się przyłączacie? Pewnie, że tak. Wy? Pięknie. Hydrzy staw. Dawaj tam do góry. Ile ich jest? Paru. Myślę, że prędzej porobimy parę wywern niż parę tytanów. Miesiące bez ostatniej walki nauczyły cię być gotowym do bitwy w każdej chwili. Na wschodzie majaczą na horyzoncie blanki, wyniosły łańcuch górski najeżony strażnikami twych wrogów. Nawet Jarg nie próbował, by się przedzierać przez te góry. Musisz dokonać wyczynu, którego nikt jeszcze nie dokonał. Dawaj. O, tu i tartak był, którego nie zebrałem. Was nie chcę. Okej. Jak mi zostaną tylko twarde jednostki, to nie będę musiał powtarzać walk. Ale to są spore straty akurat. Tracimy tych, prawie całych tych. Ale to jest 7 wyvern. Okej. Dobra, już na start. Implozja. Ty wlatuj w tego. Ty nic nie rób. Ty też nie. Strzelaj. Defend i dobijaj. Dobra, mniejsze straty zdecydowanie. Dawaj hydra. Może z tą hydrą jakbym podszedł, to by się chcieli przyłączyć, no ale co. Było, minęło, trudno. Dawaj przez tych. Teraz tutaj gorgony. No tutaj sale Walhali. Nie mamy drewna w ogóle na rozbudowę zamku. Ale to słabe. Dawaj tędy. Golemy. Chociaż dobra tam. Elegancko. Przebij się przez tych. Ale przebij się. Spoko. Roki, grupa. Miałem nadzieję, że się przyłączą jednak. Tamci przeczekali, ci zaatakowali. Okej. Nieładnie to wyszło. Oni mają po 60 zdrowia. To akurat 170 bije. Dawaj tak. Przebij się. Może jakieś moralki? No nie, nie mam morale, więc skąd miałyby się pojawić tutaj? Dobra, nowe psy. Ja tak samo. No, mam po psach. Strzelaj. Strzelaj. Dobra, muszę ich zdjąć czarem. Cyk. A może wy się chcecie przyłączyć? Pewnie, że was wezmę. Wy jesteście już do wywalenia. Wy tak samo. I wy też. Dobra, was na boki. Pięknie. Dobra, tutaj teraz może coś zbudujmy dla odmiany. Może na przykład cytadelę, żeby więcej wojska mieć. A tutaj też mogę. Dobra, zbieraj wszystko. Trochę pieniędzy, zawsze spoko. Karty tarota. Cyk. Idź po jeszcze jedną hydrę. Bazyluszki. Wieża orków. Dobra, przez was się przebijamy, skoro nie chcecie dołączyć. Spoko, te podstawowe jednostki to sobie mogą umierać. Weźmy was, czemu nie? Dobra, i tu mamy połączenie. Trochę ich jest. Zobaczmy, co komputer zrobi z tą walką. Coś mogę czarem wyeliminować.
przykład ciebie. Ty nie dolatujesz, ty nic nie robisz, ty nie dolatujesz. Strzelaj, ty nic nie rób. One mają 110. Dawaj tu piorunem. Wait, eliminuj. Dobra. Zabijaj. Defend. Zabij, co? Pięknie. Dobra, to ci się przyłączą? Pewnie, że tak. Dawaj jeszcze jednego. Mnóstwo ich tu jest. To jest zamek. Dawaj tędy. Dobra. Kuźnia. I gildia magów. Idziemy pod pieniądze. Postanowiłeś spożyć posiłek samotnie w swoim namiocie, więc na widok swojego doradcy i przyjaciela Hardaka masz nieco zirytowaną minę. Co się stało, mój król? Czy chodzi o tę barbarzyńską kobietę? Nie, nic się nie stało, odpowiadasz, chociaż Hardak ma rację. Tęsknisz za Jarą, mimo że tak krótko ją znałeś. Hardak nie ciągnął dalej tematu, ale gdy wyszedł, żałujesz, że go okłamałeś. Nie tylko to, czego... I nie tylko to, czujesz się też bardzo samotny. Znowu. Ojej, biedactwo. Dawaj tu zbieraj, a nie... Będziesz się za babami uganiał. Proszę cię, grupa. Przyłącza się, na to liczyłem właśnie. Tylko teraz będzie mi... Magia powietrza, nie wierzę. Co się stało? Jak do tego doszło, nie wiem. Dobra. Dawaj to. Co tutaj jest? Nic. Tutaj, no też nic. Nie chcę was. Okej. Plus jeden. Nie będę się z wami bił. Czy się przyłączą? Pewnie, że tak. Krowy jeszcze jakby się przyłączyły, to już w ogóle by było. Ale niestety nie. 4 roki. Nie ma tak dobrze. Ona nie ma Magdy. Many. Musi sobie odpocząć zaraz. Defend. Uciekaj. Ty trochę wystrzelaj. No dobra, blesik. Cyk. Czy ona robi ptak? Nie. Dobi. Wait, wait. Strzelaj. O, czemu defendowałem? Jestem durny. Odleć. Defend. I ty zabijesz. Podnoś sześciutko. Dobra. I tak, tutaj pieniądze. I tutaj pieniądze. Tarną dalej zwiedzaj. No, dżiny jakby się przyłączyły. Niestety nie przyłączyły się. Okej. Okay. Tu kopalnię sobie przejmiemy. Okej. Okay. Nie chcę mi się tych takich słabych jednostek ratować. Przejmuj tu wszystko. Dobra. Tutaj pieniądze. Może nic. Targowisko. Dawaj, szybciutko. I na dół. Ciekaw jestem, gdzie jest przeciwnik i jak bardzo mnie pokaże, jak już go... Jak bardzo mnie pokara, jak już go spotkam. Grupa. Dawaj. Co tu mamy? No dawaj, zamek. Miałem ulepszać raczej ten, ale widzę, że tamten się dużo łatwiej ulepsza. Spróbujmy. No niestety. Ale takie słabe jednostki to sobie możesz zabijać. Ciekaw jestem, gdzie jest ten przeciwnik. Paru. Okej. Okay. Buciki jeszcze dzisiaj? Pięknie. Ty też zbieraj co możesz. Dobra. Ale tu też możemy zbudować na przykład behemoty. Pięknie. Chciałem powiedzieć zamek. Ale behemoty były lepsze. Przejdź tędy. Zbuję. Możesz ich pogonić. Chociaż nie potrzebowałem tego wcale. Dawaj tędy. Okej, okay, mamy kopalnię drewna.
No chyba masz ich, tak, tylko masz ulepszonych. Ale za kogoś mogę ich wziąć, tylko musimy zobaczyć, kto będzie chciał stąd pójść. Nic, nawet wspomnienie dawnych zwycięstw nie przynosi ci radości. Wciąż słyszysz dziesiątki opowieści o armiach, którym nie udało się przejść przez Blanki i o torturach, jakie je spotkały za to, że ośmieliły się próbować. Proszę. Spoko. Dawaj tędy. Łucznicy zawsze ok. Bierz ich pewnie zamiast tych. W ten sposób może. Grupa. Ok. Zamiast tych. Teraz możemy ich gdzieś wykrwawić. Nie, no ważek nie tracimy. Jak ty straciłeś ważkę, jak ona morale straciła? Coś muszę odłożyć. Tracę morale niepotrzebnie. Wal. Tylko nie bardzo wiem co. Zamek. No i tutaj nic, mam 30 golda. Dawaj. Jak mam miejsce, to bierz. Dobra. Nie, ale możemy was zabić. Chociaż niepotrzebne mi to już w sumie. Przyjmij zamiast... zamiast nikogo. Ale gryfy to ją zamiast kogoś przyjął. Staw hydr. Pięknie. Może się przyłączycie? Idealnie, zamiast jednego. Okej, idź po tego behemota jeszcze. 29 stworzeń. Zamiast was. Dobra, gdzie to prowadzi? Uuu. To zamiast tych. Pewnie, że tak. Patrzcie, kolejne tutaj są. Pewnie też będą chciały się przyłączyć. Paru. No nie przyłączają się. Przeczekajmy, niech to one podejdą. Są nieulepszone, więc będą trochę wolniejsze. Ja dalej nie mam many, dalej nie poszedłem zregenerować. Ale kurde, jakby to 8 hydr się do nas przyłączyło, to by było coś. Defend. Zastrzel. Dobra, zdejmij tu wszystkie. Ciebie zabijemy. Tu zdejmij. No niestety nie udało się zabić. Ale nie mamy jeszcze po ptaku, ale będziemy mieli po ptaku. No niestety. Jednak nie? A, zaatakujesz tego i tego, no dobrze. Cwaniaku. Dobra, nie mam kasy na nic. Długo konferowałeś z bardami na temat historii Blanków, a szczególnie walk w tym rejonie. To, co mieli do powiedzenia, nie dodało ci odwagi. Nikt nie zdołał podbić tej góry, jest w nich zbyt wiele zamków, ale nie wykorzystano nigdy jednej z taktyk. Ataku prawdziwej hordy, armii tak licznej, że mogłaby złamać kark świata. Musisz stworzyć taką armię. Naprawdę nie spróbowano zaatakować po prostu dużą armią? Chcecie mi wmówić, że atakowali, nie wiem, 5 gnolami naraz, czy coś w tym stylu? No dobra. Wy uciekacie? No to uciekajcie. Jestem ciekaw, gdzie to prowadzi. No i przejścia. Wy uciekacie. Okej, tam widzę, że behemota można zrekrutować. Ja bym go podbił tylko po to. Podbiłbym go tylko po to. O, nie mam pieniędzy, ciekawe. Żeby więcej przyrostu w zamku mieć. No w sumie nic innego mnie nie interesuje w związku z nimi. Dawaj. Nie mam kasy. Według najświeższych raportów zaatakowano wozy z dostawami, który wróg pojawił się dosłownie znikąd i równie tajemniczo zniknął. Trobiciele próbowali go śledzić, ale nikogo nie znaleźli. Tak jakby wróg pojawił się tam... tak jakby wróg nigdy się tam nie pojawił. No, może tak było. Uciekacie, okej. Okay. To przejmij. Przejdź przez nich. Jak się nie biją, to się nie bijemy. Dobra. Teraz ty. Nie, to nie. Nie, to nie. Bijemy behemota. Ale może bez strat. Mamy tylu strzelców, a tak w ogóle to możemy sobie połączyć tych naszych strzelców.
będziemy mogli jeszcze jedną jednostkę z jakąś wziąć. Atakuj. Na przykład tego behemota. Dobra. Może nie. A weź te kwatery oficerskie. Ogry. Jutro budujemy cyce. A tu wywerny. Dawaj, parę aniołów. Nie brzmi to dobrze. Myślałem, że się przyłączą. Niestety nie. No wal go. Niestety to jest ten, co go żeśmy rozstrzelali, no ale trudno. Nie tak. Cyk i cyk. Pytanie tylko, co to jest? No generalnie pułapka, no. Spoko. Aniołki. 6 roków. No to mnie boli najbardziej. Cała reszta jest mech. Was do rogu. Cyk. Cyk. Was tak ustaw. I roki tutaj. Dobra. O to mi chodziło. Pięknie, całe mięso na razie padło tylko. Przeczekaj. Może to czekanie nie było takie dobre jednak. Ale to ciebie wystrzelamy w takim razie. Zabij, proszę cię. Pięknie. Ciebie. O, jeden anioł. Drugiego zabiję tak. Dobra. Nie, po moich strzelcach. Jak mogłeś? 11 strzelców. Mistrz dyplomacji. Dobra. Przejdź ulepsz całą resztę. Dawaj tędy. Nie chcą się bić, to nie. Przyściutko sobie przejmujemy. Nie ma się co zastanawiać. Nieulepszone cyklopy. Zamiast kogo? Zamiast tych, jak już. Ulepszaj. Tak, tutaj cyklopy chciałem. Tutaj ważki. Siedząc przy wieczornym posiłku, słuchasz, jak jeden z wojowników opowiada o tajemniczej kryjówce rabusiów. Riders Plateau. Mówi się, że ci bandyci znają sekretne przejście przez blanki i dzięki temu mogą bez przeszkód napadać na tabory z dostawami dla królów magów z Brakadum. Gdybyż to tylko mogła być prawda, to nie jest właśnie to miejsce, w którym jesteśmy? Okej, uciekają. Dawaj tych. 30 strzelaków. No nie. Nie chcę was. Ale was bym chciał. Niestety się nie przyłączą. Nie no, może bez większych strat jakoś, co? Byłby wdzięczny. O nie! To nie było fair w komputerze. Wait. Ty się przesuń. Wait. Dobra. Teraz nie podeszła. No tak, no. Wie, że nie będzie miała morali, to nie podeszła. No pewnie, morale. Pewnie, że tak. Ty bez kontrataku. Wal. Nie. Zabij, proszę cię. Dobrze. Puszeczka. No, zapiszmy najpierw. Na kronikach. Zupełnie przypadkiem jedna z twoich ludzi znalazł skrzynkę zagrzebaną w piasku. Tego musiałeś pilnować Gorgony. Otwierasz ją i w środku znajdujesz zaklęcie rzadkie zaklęcie, miejski portal. Akurat na deszcie, żeśmy to znaleźli. No cóż. Nie atakują, to nie. Tutaj ten przeciwnik szedł. Tak to mam w sumie większość pozbieraną tutaj. Tutaj co mi zostało? Ten kawałek za zamkiem, no i tutaj te wywerny w sumie nie przejąłem, no to słabo z mojej strony. Ale tu nie wygląda, jakby było jakieś inne przejście. Dawaj Gordony. I ten ucieka. Okej, mnóstwo, spoko. Tutaj zbieraj.
Jak to wygląda? O, tu masz zamek zaraz. To ciekawe akurat. I to zamek. Dobra. Zbieramy co możemy. O, tu jest portal. To akurat niedobrze. Zbieraj wszystko, pewnie, że tak. Nie chcę was i nie chcę z wami walczyć. Bazyluszki. Dobra, zbierz to. Tutaj przejdź. Okej. Dalej zbieraj wszystko, co możesz. Orkowie. No nie, nie mam miejsca na was. No zobacz, co tu jest za tym. Ale nic mi to nie da, bo nie mam zielonego. Mogę z nimi powalczyć? Czy mam zielonego gdzieś? Tu gdzieś był zielony? Nie wydaje mi się. No właśnie. No właśnie, nie mogę przejść. Nawet nie masz many, żeby wrócić tym swoim cudownym zaklęciem. Więc wracaj portalami. Przejdź przez to. I wracaj. Jak uciekają, no to nie będę się z nimi bił wszystkimi. Wchodzisz na teren Blanków, tylko dla upoważnionych podróżnych. Przejście bez paszportu zabronione. Dobra, pobij to. Jeden ptak. Wróćmy sobie po posiłki. Ulepszmy tutaj co nieco. Tutaj tylko cytadele i zamek, żeby móc się ulepszyć. Dobra. Cyklopy na pewno. Buduj zamek. Dobra. O nie, desce nie ruszyliśmy. Czytaj autozapis. Desca. Przejdź tędy. I pozbierasz to, co zostawiłaś wcześniej. Dobra, do zamku. I myślę, że tak. Was usuniemy. Ty zostaniesz na ulepszonych rokach tylko. Dobra. I Dessa zbieraj. Nie chcą się bić, to nie atakuj. Bez strat, to chciałem właśnie zobaczyć. Pozbierasz to, myślę, że się przebijesz bez problemu. Kuźnia, pod pieniądze. Doszło do tego, że nawet niektórzy z dowódców zaczynają poddawać w wątpliwość twój plan. Co nas obchodzi brakadą, przecież odzyskaliśmy naszą ojczyznę, mówią. Ale ty się z nimi nie zgadzasz. Jak mógłbyś pozwolić, żeby wróg bez strachu obwarował się w swych zamkach i knął intrygi, aby znów zniewolić naród barbarzyńców? Przecież pozabijali całe rodziny, jak tylko... tak było na przykład w przypadku Jali. Nawet twoja rodzina została podzielona. Przez 2 dni w roku twoja matka zalewała się łzami, wspominając rodzinę twych 2 starszych sióstr. Pewno prawo prakadom stanowiło, że żadna z rodzin barbarzyńców nie może mieć więcej niż jedno dziecko, a twoi rodzice byli tak biedni, że potrzebowali syna, by pomagał im w ciężkich pracach. Nie chcieli tego, ale musieli oddać swoje 2 córki czarownikom, a poza tym jest jeszcze to, co zrobili z Jalą. Dobrze, dobrze. Wszyscy wiemy, że ty bardziej się tą babą interesujesz niż czymkolwiek innym już w tej chwili. Zostaniesz jeszcze jeden dzień, bo co? Bo wojsko. Nie uciekają. 2 ptaki. No może nic nie stracimy. Spróbujmy. No, ona też 20 ataku ma. Już całkiem sprawnie to wygląda. Dobrze, żebym zbierał wszystko tą bohaterką. Cyk. Bo tak mógł być problem. A tak, to o, widzicie. Przechodzimy przez nich jak przez masło. I to przez wszystko. Dobra, jutro ratusz. O Jezu, no zresztą dobra. Usuń ich. Ulepsz mi goblinki. Okej, za dużo ci się nie udało wyrekrutować, ale udało ci się dobre wojsko wyrekrutować. To jest najważniejsze. A nawet możemy się jeszcze posprzedawać.
troszkę i wykupisz to, to... Uj, nie tak. No i tyle. Reszta mnie zbytnio nie interesuje. Dawaj na ten zamek. Może przez nich przejdź. Nie, to nie. Dobra, wymieniajmy się na te nasze wojsko powoli. Elegancko. Tędy teraz. Zbierzemy sobie tą resztę i będziemy szli na przeciwnika. No. Ratusz. No i pięknie. Dawaj tędy. Nie, nie chcę was. Nie mam na was miejsca. O Jezu. Nie chcę mi się tego czytać, naprawdę. Możecie sobie tam poczytać, jak się zastopowaliście, ale mi się nie chce tego jeszcze przeczytać, spoko, ale tłumaczyć. Przed tobą wysokie kamienne mury zamku. Nigdy więcej nie widziałeś tak świetnie zorganizowanej obrony miasta, chyba nigdy wcześniej. Pytasz kapitanów, czy któryś z nich zaatakował już wcześniej jakiś zamek, ale wszyscy przecząco potrząsają głowami, a więc będziesz pierwszy. Szalona obrona. Można tu jakieś wysokie czary wziąć? Aha. Nie ma trzeciego poziomu, więc czwartego też nie można zrobić. Dawaj wilcze doły. No nie, no nie mogłem tam wejść, bo nie miałem ruchu i wykorzystał to. Podleć se tu. Ty se tu podejdź. Dobra. Poczekaj. O, tak dobrze poczekałem. Uleczenie. Strzelaj w niego. Ty się tego pozbądź. No tak, przecież mamy Golden Bow, więc walimy ci przez mury, jakby nie istniały. Pięknie. A i szkoda, że tego nie udało się zabić. Mielibyśmy trochę mniejsze straty w ludziach. Dobra, Dessa. Nie chcą, to się nie bi. Chociaż ty mogłabyś się bić akurat, jeszcze się podlevelować. Nie, 3 levele jeszcze ci są potrzebne. Może być. O, przez mnóstwo? A myślałem, że się może przyłączą. Was nie chcę. Dobra, chodź do góry. Jakiegoś bohatera śmiecia sobie weźmiemy. Możesz być ty. Dobra, zbieraj wszystko. Znowu uderzono na linie zaopatrzeniowe twojej armii. To nie była zwykła zasadzka. Wróg uderzył szybko i zniknął. Zanim oddziały przydzielone do obstawy wozów zdążyły zareagować, musisz liczyć się z dużymi stratami, dopóki nie uda ci się zlikwidować tych zasadzek. No, czy duże? Straty? Tak. Duże nie powiedziałbym. Spowolnij go. Dobra, musi podejść. Dawaj, strzelaj. Pięknie. Atakuj. Cyk. Może nie. Ty sobie w niego wleć. I ty dobij. I zbieramy hełm. Nie wrócisz dzisiaj do zamku, ale zrobisz to jutro. Przejmuj. Co my tu mamy? Spoko, i tak nie mam czarów. Jutro masz po kolejnym zamku, kumplu. Cyk, cyk, elegancko. Spoko. Może jeszcze z jednego śmiecia. Okej. Iść tamtędy. Fioletowy strażnik. Ja chyba nie mam żadnego. Zostań na was. Halo. Tak. Ulepsz hydry. Dobra, w tym zamku też coś ulepszymy, na przykład wywerny. Pięknie. Nie mam pieniędzy, trudno. Tu też nie ma trójki, czyli czwórki też nie można zrobić.
sprawdź, co jest w tę stronę. Kolejny garnizon. To sobie przejmę. Teraz ty. Zbieraj, co możesz. No tędy nie możemy przejść, bo nie mamy tego strażnika. Dobra. I co? Mamy trochę pieniędzy. Tam ulepszyliśmy wywerny. To tutaj ulepszymy bazyluszki. Tak, na pewno chcę tych, tych. Was chcę. Tego jednego może nie. Was też nie chcę, bo psujecie mi morale. Daj bazyluszki. Daj wywerny. Przynajmniej coś. Dobra. O nie, nie masz magii ziemi. Nie. Masz tę klepsydrę, prawda? Masz. To zabierz sobie, co tu jest. Spoko. Tutaj musimy podejść. Przejdź przez ten zamek. Weź ich pogoń po drodze. Też możesz. Dobra. O, zrobione. Na drodze czeka na ciebie mała grupa żołnierzy wroga, ale gdy się do nich zbliżasz, rzucają broń na ziemię i poddają się. Twoi żołnierze wywołują na to oznakę słabości. Co za szczęście, po raz pierwszy inni też uwierzyli, że jednak możesz pokonać Blanki. Czemu ty nie bronisz tych zamków w ogóle? Dziwny jesteś, komputerze. Przejmuj. Okej. Idź tędy. Teraz tu. Wszystko sobie podnosimy. Tu nic nie ma. W tę stronę zobacz. Okej. O nie, bohater wroga. Nawet dwóch. Nie dolecę do nich. No trudno. Będę musiał odbijać zamek. Dessa. No pogoń ich. A, bo nie stoją na drodze, to walić ich. A, no tak, wykupowałem się w tym tygodniu. No to trudno. Dobra. Przejdź przez tych. I tu. No i w sumie możesz zwiedzić ten kawałek mapy, bo nigdy tam nie byłem. Tutaj czegoś jeszcze nie pozbierał nasz przeciwnik komputerowy. Zobacz tutaj najpierw, co jest. Po prostu portal. A jaki to jest portal? Wejścia. Czyli nie ma powrotu z niego. No dobra. No następna tura. Zaraz zobaczymy, skąd do mnie przyszedłeś. No i dowodzenie, elegancko. Spore masz te wojsko. No. Nawet ładne ci muszę przyznać. Tylko, że cię nie uratuję przed niczym. Dobra. Piorunek może nie. Poczekaj. O, i to zabolało trochę. Muszę ci to przyznać, kumplu. Masz blesa zabitego. Tego się pozbądź, a przynajmniej spróbuj. Możesz to zabić. Spróbuj. No nie udało się. Ładny kontratak. Wlatuj w niego. Najpierw was. Ciebie strzałką. Przez ciebie się przeoramy. I cyk. Dużo lepsze straty niż komputer nam zaproponował. Zobacz tu na górze, co się stało. Pewnie portal jakiś. Pewnie, dawaj. Pozbieraj tego golda jeszcze. Nie chcę was. Chociaż mogłem wziąć w sumie. Mam slota akurat. Trudno. Dawaj tędy. Ty zobaczysz w tę stronę. No zobacz, co tu jest.
Uwaga, mówi doradca, gdy zbliżacie się do monolitu. Znaki na tym portalu informują, że przeniesie cię tylko w jedną stronę. Gdy przez niego przejdziesz, nie będziesz mógł wrócić. A plotki mówią, że po drugiej stronie... że po drugiej stronie wielka armia wroga. No zobacz, co tu się dzieje w takim razie. Tu na dole jesteśmy. Weźmiemy sobie drugiego śmiecia, wykupimy i tyle, no. Tego usuń. Tu wykup jeszcze jednego. O! Halo, Tarnum! Tarnum z innego uniwersum. Dawaj tędy. Tutaj nie. No i proszę. On ucieka w ogóle, ciekawe. Tutaj co jest? Nie ma tu nic. To może siedzieli tu i czekali po prostu, aż pójdę. W sumie bym się nie zdziwił, komputer jest durny jak but i zamiast się bronić, to robi takie rzeczy. Okej, rękawiczki, fajnie. O, mogę to przejąć w ogóle nie walcząc z nimi. Można się bawić. Przejmuj co możesz. Okej, już nic więcej nie możesz przejąć. Dawaj to. Tutaj kopalnie. Tartak. Okej. No nie, pogonił mnie i co teraz? Co miałeś w ogóle? Niedużo. Ale musiał piorunem. Nie odpuściłby sobie. Dobra, nic tu nie ma. Idziemy tu poczyścić. Albo wróć się tu. Niech będzie. Nie chcecie się bić, to uciekajcie. Cyk. Was nie chcę. Czy tu będzie zamek? Was też nie chcę. Behemoty. Ciekawe. Grupa. Zaraz tu do was wrócimy. Dawaj przez to. Ty tutaj. Dobra, możemy cię usunąć w sumie. I co? Stajnie. Tutaj. Tu można czwarty poziom zrobić, pokaż. A tutaj można? Nie można, czyli tylko tutaj. Który to jest zamek? Ten. Zrobimy czwarty poziom. Dzisiaj awansowałeś najstarszego syna Hardaka, Tardaka, na kapitana. Ten młody wojownik jest charyzmatycznym przywódcą. Żołnierze bardzo go lubią. Mimo tygodni depresji uśmiechasz się rodzicielską dumę malującą się na twarzy starego przyjaciela. To dobry dzień. Jezu, jak mnie to boli, naprawdę. Ja tu umieram w środku, tu jest zamek. Dawaj ich. Może nie. No tak, no gdzieś ten drugi musiał być. Strasznie duży jestem biom w ogóle. Dawaj go. Dobra. Przejmuj tutaj. Już niedużo mu zostało. Gniazdo. Tutaj chciałem zobaczyć. Nic ciekawego. To był fatalny dzień. Musiałeś zabić przywódcę orków, który walczył u twojego boku od samego początku. Potężnego kapitana i dobrego przywódcę. Ale Ungrot pozwolił sobie na zbyt wiele. Wszystko stało się tak szybko. Ungrot stwierdził, że przedkładasz własną żądzę zemsty nad dobro klanów. Jesteś równie arogancki jak czarownicy. Te słowa wywołały ogromną wściekłość. Twoją wściekłość. Wyciągnęliście miecze, pojedynek był krótki. Groźnie. Dobra. Tego też pogoniliśmy. To przejść teraz przez nich. Oczyścimy sobie mapkę, czemu nie. Dawaj. Skoro komputer nam na to pozwala. Dawaj kolejny. O, proszę. Tak się możemy bawić. Coś tu... Dobra, nie będę tego budował, bo to durne jest i niepotrzebne. Dawaj te nagi. I teraz tak. Tu mamy wszystko przejęte. Tych też nie musimy bić. Pobitych. Dessa. Nie chcę was. A to jest wejścia. Nie, nie chcę was. Zobacz, co tu jest. O nie! Dobra, wracaj tam.
Pomyliło mi się, pomyślałem, że to jest przejścia. No trudno. Trochę czasu nadłożymy Dessom. Wracaj tam. I tak, ty przejmujesz. Możemy cię w sumie... Albo nie. Zaraz przejdziesz przez portal. Orki. Z majorki. To jest przejęte, tak jest. Możesz ich pobić dla zasady. Nic tu więcej nie widzę. No to przechodzimy do przeciwnika. Dessa, podnosisz skrzyneczki i wszystko inne. Nie chcę was. Wszystko zbieramy. Tak, zacznij walczyć w ogóle. Żebyś sobie wylewelowała wszystkie umiejętności. Tutaj Fortogrów. Okej, no widzimy oponenta. Tylko co z tego? Grupa przyłącza się. Pięknie. Zielony? Nie mam zielonego. Gdzie może być zielony? Dawaj. Całkiem spoko, ale podziękuję. Dobra, strzelaj. Twarde są. Zmiękczymy je trochę. Dobra. Plus jeden do wiedzy. Wszystko pozbieramy. Dawaj za mną. Albo pozbieraj najpierw tu. Tu jeszcze sobie weźmiemy bohatera jednego. Żeby pozbierał mi to. I w sumie tylko po to. Okej, wy się kręcicie. Dawaj. Pewnie, że tak. No was na środek. A was tak. Przejmuj. Coś tu jest? Nie wygląda na to. Roki. Przyłączycie się? Pewnie, że tak. Mamy znajdowanie drogi, więc nie jest nam potrzebne nic, co tam możemy sobie wyciągnąć od tych nomadów. Dawaj. I tak. Ulepszymy wszystko i dopiero pójdziemy nią gdzieś dalej. Dobra. Ty wszystko podnosisz. Tutaj coś ulepszymy, na przykład cyklopy. Znaczy ulepszymy, zbudujemy w ogóle. Można to pobić dalej. Czemu wy się bijecie ze mną? Halo? Dawaj tędy. Śmiecia tam raczej nie będę puszczać, no bo to przecież po tych pustyniach to milion lat mu zajdzie, żeby to przejść. No dobra, Dessa. Usuń te 5 wyvern. Co ja ci mogę jeszcze wziąć? W sumie to tyle. Leć tu. Zaraz jak tylko znajdziemy fioletowego, to będziesz się przebijała. Dobra. Tutaj na górę. O, plus jeden do mocy. Kolejny namiocik. Dawaj. Możesz nawet tu sobie stanąć. Cytadela. Dobra, nic więcej nie budujemy. Wow, w końcu zabrał się za czyszczenie swojego biomu, nie wierzę. Pogoń ich. Bierz wszystko, co możesz. I tartak. Dobra, tutaj zamek. Niech te jednostki się zbierają, tak czy inaczej. Może już nie. Uciekł. Dużo ma armię. No dałem mu ją pozbierać, więc nie mam się tutaj co dziwić. Dałem mu bardzo dużo czasu na zbieranie armii, prawie 2 miesiące. Ja w tym czasie sobie zwiedzałem mapkę. Dawaj w nich. No i teraz nagi. A, wy macie ustalone z góry, a tak, no tak. Wal tu. Dobra.
Wy coś tam zabijecie, ale niedużo. Aha. Defend. Pięknie. Dawaj w krowy. Jeszcze raz. No i 13 behemuli tu zaraz zrobi porządek. Nie aż taki porządek, jak miałem nadzieję. Dobra, blesik. I cyk. Jeszcze jeden atak. To wyczyść tych. 9. O, ciekawe. No dawaj w tych. Ze szczęściem nawet. Dawaj tutaj blesika. Na tego przyjemniaczka. Spróbuj zabić jak najwięcej. Ci są bardzo twardzi. Ej, oni w ogóle dojdą gdzie chcą. Musimy ich jak najszybciej zmiękczyć. I uciekł. No dobra. Może być i tak. Karczma. Dawaj te kopalnie. Rada miasta. Do obozu przybył ledwie żywy żołnierz. Przyniósł informację o kolejnej zasadce. Należy do mojej grupy, która próbowała przetransportować w tajemnicy trochę złota na twoje terytorium, ale pewnej nocy, gdy rozbijali obóz, znikąd pojawiło się dwóch gigantów. Ochrona nie była w stanie sprostać tym potworom, a przybyły właśnie żołnierz ledwie zdołał ujść z życiem. Niestety złoto zostało stracone. No ale to dlaczego ja straciłem złoto, skoro to było to, które oni do mnie prowadzili? Bez sensu. To jest ostatni jego zamek. Dobrze by było to wiedzieć. Może nie aż takie straty. Chociaż jeżeli to jest ostatni zamek, to ja i tak się nie będę z tym bił. Dobra. No właśnie, na takie okoliczności sobie zostawiam zaklęcie. Strzelaj. Strzelaj jeszcze raz. I jeszcze raz. A ty możesz na przykład tego sobie zmiękczyć. Defend. Defend. Nawet dwójkę we mnie wlecą, no ale jestem na to gotowy. No. Jak się tam stracę jednego, nic się nie stanie. Wal. Ty wal w tego. Albo bez blesika nawet. I tak go ktoś dobije. Pięknie. Trzeci poziom i czwarty również, elegancko. Cyk. A to nie wygląda. Chociaż może tu jeszcze być. Tak, tu jest tartak, więc pewnie ma tu jeszcze jeden zamek. Chciałem powiedzieć, że to nie wygląda, jakby miał być jeszcze jeden, ale wygląda na to, że jednak będzie. Za fioletowym. A co tu jest? Okej, jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Co tu jest? Aha. Jak ja mam się tam dostać niby? Może tu jest fioletowy. Nie rozumiem. Tutaj mnie nie było. Zobacz co tu jest. Dobra. Przejmuj. Na razie możesz w zamku posiedzieć. Atakujemy. No ale jego też tu nie było przecież, to... Skąd on miałby cokolwiek stąd mieć? Tu mnie jeszcze nie było przecież. No tak. Tylko czy to... Może być to, czego szukam. Nie wiem. Zejdź tu jak najniżej. Chociaż obawiam się, że to i tak nie zadziała tak, jakbym chciał. Zasadzki stały się twoim utrapieniem. Zebrałeś więcej kapitanów i doradców, aby spytać, jak zamierzają im przeciwdziałać. Syn twojego przyjaciela, Hardaka, pierwszy wystąpił naprzód. Zasadzką, mój królu, powiedział
Tordak. Wozy z towarem i przebranymi żołnierzami przygotowanymi na niespodziewany atak. Rozpuścimy plotki, że w tych wozach przewodzimy połowę naszego złota, aby czarownicy nie oparli się pokusie. To dobry pomysł, jak na kogoś tak młodego. Jesteś pod wrażeniem, mianujesz więc Tordaka dowódcą całego przedsięwzięcia. No i dobra. No musimy się wrócić przez zamek najlepiej. Co mi tu może brakować? Czy ja mam czarnego? Zobaczmy. Nie wydaje mi się. No właśnie. Zielonego też nie mam. Jestem prawie pewny, że nie mam zielonego. No właśnie. Zobacz, co tu jest w takim razie. Ty też się wracaj. No nie no. Jest tu coś? No nie ma. Ty jeszcze możesz... Tutaj jest jakiś... Patrzcie, stąd będzie zielony. Dobra. Dawaj wszystko. No i będziemy się przebijać. Lecisz. Przybyła parę ogrów, wioząc między sobą ciało syna Hardaka, Tordaka. Pułapka okazała się sukcesem, ale jego cena była zbyt wysoka. Zostali zaatakowani przez kilka gigantów dowodzonych przez potężnego czarownika, co tłumaczy, dlaczego wrogowie tak szybko pojawiali się i znikali. Tordak i inni żołnierze dzielnie walczyli, Tordak zdołał nawet zabić czarownika, nim sam zginął. Później przybył Hardak, roztrzęsiony na widok ciała swojego syna i pogrążony w smutku. Kładąc rękę na ramieniu przyjaciela, mówisz: zginął na polu chwały. Zginął, w ogóle przez O. Powinieneś być dumny. Hardak spojrzał na ciebie i dostrzegłeś w jego oczach rezygnację, gdy mówił: to ja go tu sprowadziłem. Prawda. Tak było, nie ściemniam. Jak się nie biją, to je zostaw. Nie. Jak najszybciej na dół. Dobra. Weź sobie expa. Dobra, i teraz możesz poczyścić trochę więcej. W tym czasie ty przedzierasz się przez to wszystko. Pięknie. Teraz tu, no i tu będzie fioletowy, właśnie. Od strony rozpalonego słońcem horyzontu zbliża się grupa rycerzy, dawno temu zaginionych na pustyni. Jak można się domyślać, na podstawie ich pełnych szaleństwa oczu spalonych słońcem policzków. Trzymaj się z dala, podłe demony, krzyczy ich dowódca. Jesteśmy strażnikami skarbów naszego władcy, cofnijcie się. Takich strat nie chcemy. Pokaż, ty strzelaj tutaj, ty też tutaj, defend, strzelaj. A dawaj hejsta. Dasz radę? No, dwóch zostało. To dawaj przez tego. I ty zginiesz w kontrataku. Idealnie. Cyk, cyk. Dobra, i lecimy na niego. Czyli on też nie ma fioletowego, czyli on też nie ma stamtąd wyjścia. Czyli ja mogę sobie pozbierać statystyki teoretycznie, wszystko w ogóle sobie poczyścić. No dobra, to tak zrobię. Poczyszczę sobie, ale najpierw się upewnimy, że on tam tego nie ma. Żeby się nie okazało, że ja będę czyścić, on mi gdzieś wybiegnie. Ja bym chciał na 100% mieć taką pewność. Tu będzie jakaś walka. Niedawny zawał odkrył trochę klejnotów i złota na zboczu góry. Ty zatrzymałeś oddział na tak długo, aby żołnierze zdążyli je wykopać, a potem ruszasz z poczuciem, że jednak cieszysz się łaską przodków. O, jak ładnie. Dawaj kopalnie. O, te walczyły, chociaż nie miały szans. Dobra. Przebijmy się, no ale jakby on miał tutaj, no to pewnie już by wyszedł do mnie. Dawaj, cyk, cyk. Jeden z bardów zbliżył się do ciebie. Mój król, rozpoznaję to miejsce. Wiele lat temu stoczyła się tu walka między wielkim klanem a armią tytanów. Mówi się, że Gladius Tytanów, bronią wielkiej potędze, spoczywa wciąż między kośćmi umarłych. Tak, widzę go. Tak jak powiedział Bar, Gladius Tytanów został porzucony dawno temu podczas starożytnej bitwy. Obecnie jest strzeżony przez dużą grupę złotych golemów. Czy chcesz walczyć z nimi o tę potężną broń? Chcemy. Magia powietrza. Dobra. Cofnij się.
No tak, on jeszcze czerwonego sobie może odkryć. No to dobrze, że tu przyszliśmy. To dobrze, że tu przyszliśmy. Bardzo dobrze nawet. No pogonimy ci mocno armię, zanim cokolwiek zdążysz zrobić sensownego. Wróg uciekł. Okej, przeczekajmy cię. O nie! Moje orki! Z majorki! Dobra, strzelaj po nim. Jeszcze raz. Nie ruszaj się. Ty może też nie. Ja bym tak chciał ciebie przyspieszyć. Atakuj. Dobra. Ty dekapituj tego. Ty tego. Przyspieszenie na was. Ale to trochę nie z tej strony będę. Nie dolecisz tam. Zepsułem. Jeszcze raz. No dobra, wal w tego. No nie, jakby dobrze stanął, to by przeszedł. No dobra, trudno, uciekaj sobie. O, nie uciekłeś? No to umrzesz. I cyk, chyba że masz balistykę. No, masz balistykę. Trudno. Przejmuj. Dobra, ty wracasz. Przez to. Tutaj sobie zajdzie plus, po plus jeden. Cyk. Dobra. Ty poprzejmujesz, co możesz. Dawaj, tak. Welcome to the Empire of Brakadu, Land of Magical Beauty and Beautiful Magic. Pięknie. Pięknie powiedziane. Dawaj tędy. Dobra. To ja sobie teraz poczyszczę i wrócę do was, jak będzie fabułka, albo jak będziemy już dobijać przeciwnika. No i dobra, wracam do was. Wszystko już posprzątałem. Tutaj dostałem kolejną implozję. Także co? Czas pozbyć się przeciwnika. Chociaż może w sumie ty, która ona ma poziom? 19. Dwa poziomy jej brakują, to wróć się tam. Jak tak o tym teraz pomyślałem. Stań może najpierw tu. Żeby nie było takiej sytuacji, że ja podejdę, on mnie zaatakuje. Wymieńcie się wszystkim. I atakuj. Tutaj byle co. No i tutaj też widzicie, bez większych strat. Jeden poziom, elegancko. Niebieski przegrywa. Zapisujemy. Na kronikach. No i dobra. Następną misję zagramy w następnym odcinku. Na razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!